Amen. Szczęść Boże, Klaudia Antczak. Zapraszam na informacje dnia. Donald Tusk będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy na premiera. Liderzy tych ugrupowań potwierdzili to podczas konferencji prasowej. Na razie nie wiadomo jednak, komu prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Potwierdziliśmy gotowość pełnej współpracy i tworzenia nowej większości w przyszłym parlamencie. To jest ważna informacja w dniu, w którym prezydent Duda rozpoczyna konsultacje z ugrupowaniami, które weszły do parlamentu w tych wyborach. Rozpoczynają się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych. Dziś głowa państwa spotyka się z politykami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Andrzej Duda na dziś i na jutro zaprosił przedstawicieli komitetów wyborczych, które dostały się do Sejmu. Pan prezydent wpisuje się tutaj w takie dobre tradycje rozmów głowy państwa z komitetami, z przedstawicielami komitetów wyborczych. Cel tych spotkań jest jasny. Prezydent chce się dowiedzieć, jak przedstawiciele poszczególnych ugrupowań, które będą zasiadać w parlamencie, widzą przyszłość naszego kraju. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi. Ja będę na pewno miał przygotowaną listę pytań. Zakładam, że po prostu zadam każdemu gościowi te same pytania. W głównej mierze, jeżeli chodzi o przyszłość, o plany na przyszłość. A chodzi o szeroko pojęte plany na przyszłość dotyczące polityki zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Oprócz tych kwestii, które naturalne, czyli kwestii pierwszego posiedzenia Sejmu, Senatu, formowania oczywiście rządu, to również pan prezydent chce postawić pewne kwestie merytoryczne, strategiczne, zarówno związane z polityką międzynarodową, z relacjami Polski z Unią Europejską, ale również kwestie strategiczne tutaj wewnętrznie, przede wszystkim związane z energetyką, z inwestycjami, a w ogóle z funkcjonowaniem państwa. Ale to nie wszystko, bo prezydent będzie chciał również dowiedzieć się, kogo poszczególne partie typują na najwyższe stanowiska w państwie. Pewnie będę chciał też zapytać o potencjalnych kandydatów na premiera. No oczywiście zadam też sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością, która pozwalałaby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera. No. A kandydatów na premiera będzie co najmniej dwóch, bo rząd chce nadal tworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Partia wygrała wybory parlamentarne, ale nie ma samodzielnej większości. Swojego wspólnego kandydata mają również Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Teraz te kandydatury oceni prezydent. Musi nabyć pełną wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć po zwołaniu pierwszego posiedzenia w przyszłym Sejmie, a tylko przypominam, że o tym, czy jest większość sejmowa, czy jej nie ma, dowiadujemy się już na sali sejmowej po zwołaniu nowego Sejmu. Pan prezydent musi być przygotowany na wszystkie warianty i po to mu ta wiedza też. Koalicja Obywatelska oczekuje, że prezydent Andrzej Duda właśnie dzisiejszej opozycji powierzy tworzenie rządu. Oczekuję od prezydenta Dudy, że zachowa się jako prezydent obywateli wszystkich, którzy wskazali, kto ma większość dzisiaj w Polsce rządzącą. Będzie musiał stanąć przed wyborem, czy jest prezydentem obywateli, czy jest prezydentem interesów PiS-u. Jednak Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie współpracować z Solidarną Polską. My od początku mówiliśmy, że idziemy w ramach Zjednoczonej Prawicy i w jednym klubie działamy, bo rzeczywiście no, trzeba troszczyć się o Polskę. Z pewnością Zjednoczona Prawica będzie próbowała przekonać do swojej wizji Polski także innych parlamentarzystów. Będąc razem i w jedności jest w stanie kontrolować wszystkie działania rządu, jeśli nawet taki powstanie rządu opozycyjnego. Z klubem Prawa i Sprawiedliwości jako jednością jesteśmy w stanie bronić Polski. Jutro z prezydentem spotkają się przedstawiciele Konfederacji, Lewicy i Trzeciej Drogi. Politycy PSL-u wybierają się z jasnym przesłaniem. Zwróć się do prezydenta o to, żeby całą procedurę powoływania rządu i pierwszego posiedzenia Sejmu maksymalnie skrócić, bo przed nami dwie ważne rzeczy, to mówię we wszystkich mediach o tym. To jest kwestia uchwalenia budżetu, którego realizacja w tej chwili jest bardzo słaba, a na przyszły rok poziom deficytu ogromny. I to jest kwestia odblokowania środków z KPO. Na dzisiejszym spotkaniu z prezydentem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości obecni będą premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki i rzecznik partii Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska na rozmowy wytypowała Donalda Tuska.
Marcin Mastalerek został mianowany na szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dotychczasowy szef gabinetu Paweł Szrot zasiądzie w ławach poselskich. Paweł Szrot szefem gabinetu prezydenta był od stycznia 2021 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwołał z dniem 23 października 2023 roku ze stanowiska szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Pawła Szrota. Pan minister pozostanie na stanowisku sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, natomiast w latach 2015-2020 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. W wyborach do Sejmu kandydował z pierwszego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim, a na posła został wybrany po otrzymaniu ponad 20 tysięcy głosów. Nowym szefem gabinetu prezydenta został Marcin Mastalerek. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał z dniem 24 października 2023 roku na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marcina Mastalerka. Zawsze widziałem, że nie przyjmujesz funkcji, tylko przyjmujesz odpowiedzialność. To słowa, jakie do nowego szefa gabinetu skierował prezydent Andrzej Duda. Ogromnie cieszę się z tego, że z całym tym doświadczeniem, dużym doświadczeniem politycznym, ale w ostatnich latach także i doświadczeniem biznesowym, które zdobyłeś, i życiowym. Przychodzisz dzisiaj do Kancelarii Prezydenta, zostawiając pracę, która przynosiła z całą pewnością znacznie lepsze dochody, nieporównywalnie lepsze, że po raz kolejny pokazujesz, jak bardzo ważna dla ciebie osobiście jako człowieka, jako patrioty jest praca dla Rzeczypospolitej. Marcin Mastalerek był samorządowcem, posłem na Sejm siódmej kadencji oraz doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy. Waży się kwestia przyszłorocznych uprawnień do połowów na Bałtyku. Przyjęcie propozycji Komisji Europejskiej oznaczałoby katastrofę dla naszych rybaków, mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Cieciura. W Luksemburgu od wczoraj trwa posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa. Komisja Europejska proponuje, by w przyszłym roku wprowadzić całkowity zakaz połowów śledzia i szprota na Morzu Bałtyckim. To oznaczałoby katastrofę dla polskich rybaków, alarmuje wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Cieciura. Komisja Europejska zaproponowała bardzo niekorzystną dla nas nową propozycję związaną z połowami na Morzu Bałtyckim. Krótko mówiąc, ta propozycja oznaczała katastrofę dla polskich rybaków. Jej realizacja oznacza katastrofę dla polskich rybaków, czyli całkowity zakaz połowów na śledzia, a także w konsekwencji na szprota. To są obecnie w zasadzie jedyne ryby, które w dosyć znaczącym stopniu są łowione przez polskich rybaków. Polscy rybacy już muszą zmagać się z konsekwencjami działań Komisji Europejskiej. Od 2019 roku Komisja zakazała połowów dorsza. Nie zgadzamy się na sposób myślenia Komisji, czyli karania tylko i wyłącznie rybaków za to, w jakim stanie jest Morze Bałtyckie. Na to składa się znacznie więcej czynników niż tylko działalność rybacka polskich czy pozostałych rybaków z basenu Morza Bałtyckiego, dodaje wiceminister. Polska wyszła z inicjatywą sprzeciwu zakazywania połowów, która spotkała się z poparciem państw basenu Morza Bałtyckiego. 19 państw łącznie poparło tą propozycję wypracowaną przez Polskę. 19 państw Unii Europejskiej poparło konkluzję, propozycję kompromisową, którą my jako Polska, jako prezydencja Baltfiszu przedłożyliśmy na Radę Unii Europejskiej przed Komisję Europejską. Obecnie trwają jeszcze negocjacje, także piłka jest w grze, natomiast zyskaliśmy bardzo silny mandat, żeby te złe, bardzo niekorzystne dla polskich rybaków rozwiązania nie weszły w życie. Dzisiaj pracujemy, żeby do tego nie dopuścić. Wydaje się, że jest coraz bliżej, że ta propozycja całkowitego zakazania połowów na Bałtyku nie wejdzie w życie. Jak dodał wiceminister Krzysztof Cieciura, wprowadzenie propozycji oznacza tak naprawdę brak środków do życia dla polskich rybaków, którzy żyją ze śledzia i ze szproty. W Zatoce Niemieckiej u wybrzeży wyspy Helgoland zderzyły się na otwartym morzu dwa frachtowce, w tym jeden należący do polskiej żeglugi morskiej. Zaginionych jest kilka osób.
Do katastrofy miało dojść o 5 rano 20 mil morskich na południowy zachód od Helgolandu. Statek MS Polesie zderzył się z ponad połowę mniejszym Verity, który najprawdopodobniej zatonął w wyniku kolizji. Jedna osoba została uratowana z wody i otrzymała niezbędną pomoc, ale kilka osób nadal jest zaginionych. Na miejscu wieje silny wiatr, fale sięgają 3 metrów. Frachtowiec Polesie znajduje się na powierzchni. Cała załoga, 22 osoby, są bezpieczne. Bliski Wschód odwrócił uwagę od tego, co dzieje się na Ukrainie. Tam Rosja nie zaprzestaje ataków. Bombardowania nasiliły się m.in. w obwodzie chersońskim. 2 dni temu rosyjskie rakiety spadły na ośrodek pocztowy w Charkowie. 14 osób zostało rannych, zginęło 6. Aby 2 z nich zidentyfikować, niezbędne będą badania DNA. Uszkodzonych zostało dziesiątki pojazdów, pojazdy cywilne, samochody dostawcze na zewnątrz budynku i samochody osobowe na parkingu. Ogień strawił prawie 300 metrów kwadratowych powierzchni. Rosjanie ataki nasilili w obwodzie chersońskim. W ciągu ostatniej doby zginęły tam 2 osoby, 14 zostało rannych, w tym 1 dziecko. Rosjanie ostrzeliwali rejony mieszkalne z artylerii, czołgów, samolotów i dronów. Celem ataków był też obiekt infrastruktury krytycznej i zakłady przemysłowe w Berysławiu, a także teren parku w Chersoniu. W związku z intensywnymi ostrzałami, ze względów bezpieczeństwa w wielu miejscowościach zorganizowano ewakuację ludności cywilnej. Szef ukraińskiego MSZ poinformował, że Rosja od początku inwazji wydała blisko 167 miliardów dolarów. Za te pieniądze Moskwa mogłaby wybudować w całej Rosji prawie 24 tysiące przedszkoli, ponad 4,5 tysiąca domów położniczych, około 17 tysięcy szkół lub około 1300 szpitali lub odnowić 20% wszystkich dróg w Rosji z twardą nawierzchnią. Zamiast tego rosyjscy zbrodniarze wojenni zbombardowali ukraińskie przedszkola, domy położnicze, szkoły i szpitale, niszcząc łącznie prawie 120 tysięcy budynków cywilnych. W rosyjskich, niezależnych od Kremla mediach pojawiła się informacja, że Moskwa rozpoczęła rekrutację kobiet. Na wojnie miałyby one pełnić funkcje snajperów i operatorów dronów. Nie maleje napięcie na linii Izrael-Hamas. W nocy znów doszło do ataków w Strefie Gazy. Izraelskie wojsko wieczorem uderzyło w obóz dla uchodźców w Gazie. Wiele osób zostało rannych, są też ofiary śmiertelne. Wśród nich znalazły się kobiety i dzieci. Celem ataku, jak podał rzecznik armii Izraela, był poligon Hamasu. Od 2 tygodni w Gazie brakuje prądu, nie ma również leków i specjalistycznego sprzętu. Za mało jest także rąk do opatrywania rannych. Największy w Strefie Gazy szpital leczy obecnie około 5 tysięcy pacjentów, czyli znacznie więcej niż normalnie. Wczoraj wieczorem w mediach pojawiła się informacja o tym, że Hamas uwolnił 2 starsze kobiety. Te informacje potwierdził premier Izraela. Uwolnione kobiety mają 79 i 85 lat. Ich rodziny nie kryją radości. Jesteśmy bardzo wzruszeni i szczęśliwi. Uwolnione zakładniczki przewiezione zostały do placówki medycznej w Izraelu. W rękach terrorystów jest ponad 200 osób. Rosną tymczasem obawy, że konflikt palestyńsko-izraelski przeniesie się z Gazy do południowego Libanu. Prezydent nakazał rozmieszczenie 2 grup uderzeniowych lotniskowców we wschodniej części Morza Śródziemnego. W Izraelu przebywa prezydent Francji. Sytuacją na Bliskim Wschodzie zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Na teraz to wszystko. Ja już się z Państwem żegnam i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.